Moim marzeniem od lat było wziąć udział w najpiękniejszym rajdzie 1000 mil, jakim jest rajd Mille Miglia. Bo tutaj przyjeżdżają wyjątkowi ludzie, którzy biorą udział w Formule 1, którzy są celebrytami, którzy są ambasadorami marek, którzy mają benzynę we krwi. W tym roku startuje na Mercedesie 300 SL Gullwingu. Jest to model z 1954 roku, jeden z pierwszych wyprodukowanych. Mille Miglia jest wyjątkowym rajdem, w którym jest bardzo dużo czasówek, gdzie musi być pełna współpraca pomiędzy kierowcą a pilotem, żeby osiągnąć sukces i przejechać ten rajd. To jedyny taki rajd na świecie, a Włochy to jedyne miejsce, gdzie taki rajd można zorganizować. Tu są emocje, tu jest widoczna na każdym kroku miłość do samochodów. Kiedy rajd przejeżdża przez miasteczko, wtedy całe miasto wychodzi na rynek, wszyscy witają kierowców, machają, dopingują. Nawet policja tego dnia jest bardziej przyjazna kierowcom, pomaga przejechać, a też nie zwraca uwagi, jeśli ktoś zaparkuje źle albo jedzie pod prąd. Tu są emocje, to jest prawdziwy wyścig. Tu nie ma odcinków specjalnych. Te 1600 km to jest jeden wielki, olbrzymi odcinek specjalny, gdzie trzeba jechać szybko, a zawodnicy jadą zabytkami, które mają 80-90 lat i są w znakomitej formie i jadą sportowo. Emocje i adrenalina. W tym roku się nie udało. Nawet stojąc w korku, może ktoś na ciebie najechać. Zabrakło 300 km, ale marzenia trzeba spełniać i tego życzę każdemu.